Dashboard koledzy, na polowaniu na mostach, witam wszystkich, witam naganiaczy. Panowie, dzisiaj mamy pogodę jak mamy. Co do bezpieczeństwa, uważać na drabinach, bo jest strasznie ślisko. Dawać pozor, jedna tam będzie, ktoś będzie na ambonie siedział, taki zielony są metalowo drabina, to uważaj, tam to naprawdę, tam jest ślisko, to trzeba będzie pazury wbić jak kot w szteble. Na co dzisiaj polujemy, koledzy, to nam powie o tym co, czego? Możesz, chodź, powiedz na co polujemy. Koledzy, jak zwykle, jelenie, byki selekcyjne, łanie cielęta. Daniele również, byki selekcyjne, łanie cielęta, kozy, koźlaki, dziki, drapieżniki. Wiadomo, oszczędzamy licówki, duże łanie prowadzące, no i lochy. Dzięki. Koledzy, to do bezpieczeństwa, jeszcze raz, uważajcie na tych drabinach. Drabiny są sprawdzone, no nie powinien się nic... Deski są wszędzie, bo wszystkie są wczoraj było sprawdzone. I no jeszcze raz, uważajcie, bo naprawdę ślisko, żeby tam potem ktoś nie połamał szgirów. Strzał do 80 metrów, koledzy. Ładujemy broń, na stanowisko wlecicie na drabiny i tak samo rozładowujecie. Jak ktoś strzeli, no nie ma dzisiaj naszego jera z psami, ale to zaznaczyć, to ja pojadę po mojego tygrysa i to sprawdzimy. No i co? Polujemy metodą szwedzką i bierzemy tu dzisiaj same te doły. No to co, chłopaki? Do której polujemy? Polujemy do wpół do 12. Bo no nie ma sensu 3 godziny marznąć, chłopaki, a wiesz, naganiacze też mają co deptać w tym śniegu. To oni też nie będą mieli takiego tympa jak wiesz, zawsze, nie? Te pół 12 to jest bez kart, mi się wydaje. Z mojej strony wszystko. Dashboard, chłopaki, jeżdżę w Wodarzu, Hubert. Zobaczymy, co będzie. Miejsce mamy takie. Dzisiaj na stanowisku jesteśmy z Rafałem, który prowadzi dzisiejsze polowanie na mostach. No, tu jest fajne miejsce, tu powinny być i kabany i dobre ciągi jeleni, ale to się okaże jak się naganka sprawdzi. Jest biała stopa, to jest dobrze, no zobaczymy. Będziemy widzieć co będzie dalej. Pierwsza sztuka już była, sarnowata, ale się okazało, że to był kozioł. No i niestety, wszedł na nasze tropy i taki bardzo zaniepokojony był. No ale poczekamy, może jeszcze święty Hubert coś tu podeśle.
Mieliśmy teraz piękną okazję strzelić łanie. Ładna chmarka była. No ale oczywiście pokorciło mnie usmaka strzelić. No niestety usmak się schował za drzewo i nie było szans go strzelić. No i nie mam ani łani, ani usmaka. Trudno. Czekamy dalej, może jeszcze coś Hubert podarzy. Polowanie powoli dobiega końca. Mignęły nam jeszcze dwie sarenki, ale daleko szły. Dlatego Rafał nie szczelał. Kilka szczałów było oddanych, że na pokocie powinno coś leżeć. Polowanie uważam za zakończone. Skutecznością bardzo dobrą, bo nie było źle, bo mamy trzy łanie, ciele i koźle. Fajnie nam poszło, chłopaki. Bo to jednak 5 strzałów, tylko dałem 5 sztuk. Jest dobrze. Nie wiem, teraz królem polowania dzisiaj bym zrobili kolega Robert. Widzę królem Janusz. Chodźcie tu. Pudlarza nie było, żadnie szczelo, nie. Okay, masz król? Masz króla? Gratulacje. Fajnie było. O. Januszku, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. Elegancko to poszło. No. Dziękuję. Jeszcze jest jedna kwestia. Teraz bym tu zaprosił następcę łowczego. Bo trzeba było tu najmłodszego udekorować jako pierwsza sztuka. Tak. Czyli by trzeba mu zrobić ostatnie namaszczenie. Dobra, to może uklęknie za Robert i swoje sztuce. Szkoda, że nie ma kielni, no ale... Zgodnie z wielowiekową tradycją, znakiem farby cię znaczy i dasz bór ci życzę. Gratulujemy wszystkim. Chciałbym podziękować za bezpieczne polowanie. Że fajnie się wszystko skończyło. Nie mamy sygnalisty, żeby zagrać śmierć jelenia, śmierć koźlaka. Ale to polowanie uważam za zakończone. I dzięki wszystkim jeszcze raz. I zapraszam na posiłek.